Rafale, dzień dobry. Jak się czujesz tuż przed wylotem do Holandii? Cześć, dzień dobry. Czuję się świetnie. Trochę zmęczony tym wszystkim, co się teraz działo promocyjnie, ale jednak już chyba ten czas, żeby wychillować i się przygotować, był. Teraz skupić na występie. No właśnie, jak myślisz sobie o tym występie, to czujesz taką bardziej presję, czy ekscytację, czy może taki miks? Przede wszystkim radość, że jadę, bo nie wiedzieliśmy, czy pojedziemy. Tutaj też była taka wielka niewiadoma od początku, czy to będzie live today, czy to będzie na żywo. Troszkę pewnie ekscytacji, jakiegoś stresu będzie, ale myślę, że po to są te próby i po to są te przygotowania, żeby o tym nie myśleć, tylko robić swoje, po prostu tam na scenie. I tam trochę już się taka, wiesz, wtedy włącza ta taka nutka rywalizacji. To jest jednak coś takiego, że jak już wchodzisz, to chcesz przyłożyć, nie? I trzeba trochę tak przyłożyć, ale spokojnie. No właśnie, ja pamiętam, że wszyscy, to chyba Mietek Szczesnik nawet powiedział, że właśnie to jest zawsze tak, że w takich konkursach no, jest to brzemię trochę odpowiedzialności, że się reprezentuje kraja, nie tylko siebie. Czy ty czujesz taką odpowiedzialność, że to jest jednak sprawa trochę narodowa? Ja myślę, że jak się zaczyna czuć pewne presje, to wychodzi to źle. Ja tu cały czas przywołuję taką postawę, powiedzmy, skoczka na belce, który wie, że tym skokiem, jeżeli zrobi, to wygrywa zawody, tak? No i cały kraj patrzy, wszyscy patrzą. Jeśli on by na to wszystko myślał w ten sposób, to by skoczył źle i tak się zdarzało. Więc ja myślę, że trzeba zrobić jak najlepiej ten występ i nad tym się skupić po prostu. Wiadomo, że jest to pewnego rodzaju też zobowiązanie i pewnego rodzaju nobilitacja. I to jest piękna rzecz, gdyby się udało tam powalczyć i zrobić dobry wynik, to będę strasznie dumny. Natomiast przede wszystkim dobrze wystąpić, to jest pierwsza rzecz. Jak wyglądają twoje przygotowania, może powiedzmy? To na pewno są jakieś rzeczy wokalne, to na pewno jest choreografia. Czy masz jakieś jeszcze swoje triki specjalne? Tak, wiesz, przełożenie choreografii na dużą scenę, która wymaga od nas zajęcia całej powierzchni tej sceny, jest troszeczkę trudne, bo myślę, że niewielu artystów będzie się na to decydować, żeby całą scenę próbować wykorzystać choreograficznie, więc to może być też nasz duży atut. Natomiast do tego się trzeba trochę przygotować. Choreografia, tańce, nawet to, że biegam, że po prostu staram się być w jakiejś formie, w kondycji fizycznej, żeby tam się nie zasapać, to też jest bardzo ważne, więc ćwiczenie tej piosenki, układanie jej wokalowo, zgrywanie z drugim głosem, to są pewne takie rzeczy od kuchni, które trzeba technicznie przygotować.